Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. W sobotę odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Występował premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński. No, prezes Jarosław Kaczyński, podsumowując rządy Prawa i Sprawiedliwości, powiedział o tym, że w latach 2005-2007 rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafił rządzić uczciwie i potrafił pokazać, że złożone w czasie kampanii obietnice zostały dotrzymane i powiedział jeszcze, że chciałby, żeby to, co prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, stało się marzeniem wszystkich Polaków. Pańskie marzenia i marzenia Prawa i Sprawiedliwości się pokrywają? No nie, nie pokrywają się. Natomiast ja szczerze mówiąc nie oglądałem tej konwencji, bo ja w ogóle tych partyjnych konwencji nie oglądam. Uważam, no że... dlaczego? To jest z punktu widzenia zarówno wizerunkowego, jak i próby takiego dotarcia do opinii publicznej, to jest bardzo ważne zdarzenie. Jest przekaz, jest próba mobilizacji swoich. Panie redaktorze, to jest taki marny teatr. Marny teatr. My się bardzo szybko po wejściu do Sejmu zorientowaliśmy, że polityka w ogóle sprowadza się do takiego spektaklu, prawda, w którym występują dość marni aktorzy, silący się, prawda, na aktorstwo jeszcze, co czasami wypada śmiesznie. A przed wejściem ja do Sejmu do rzeczywistego państwo... teatru, albo no ale przed wejściem do Sejmu sami, państwo nie prawda, wiedzieli, że ta polityka to jest też teatr? No, dowiedzieliśmy się więcej zdecydowanie no, w ciągu tych trzech lat, prawda? Utwierdziliśmy się w swoich przekonaniach. No, ja bym chciał, żeby partie publikowały koszt tych wszystkich spektakli swoich weekendowych od razu po, żeby ludzie wiedzieli, ile pieniędzy wydali na nic. No natomiast z obowiązku tutaj przed przyjściem do pana redaktora oczywiście coś tam poczytałem o tej konwencji. No i wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość włączyło protokół Ciepła Woda 2.0, prawda? Czyli idzie tym śladem wytyczonym przez Platformę Obywatelską. Tak jak wcześniej, prawda, nieformalny naczelnik państwa mianował na premiera pana Morawieckiego, który jest takim Tuskiem 2.0, no to w tym momencie tak samo starają się, prawda, gdzieś tam uciekać w ten przekaz spokoju, prawda, już nie będziemy niczego znaczącego robić, chociaż no, państwo złego, ale co jest złego w tym, że partia, która rządzi, twierdzi, że będzie modernizować, zmieniać, że podwyższone zostaną pensje, że Polacy się będą mieli lepiej. No, w samych tych zapowiedziach trudno się dopatrywać czegoś negatywnego. Znaczy, problem polega na tym, że one są oparte na kłamstwie. To znaczy, to jest, prawda, partia bezideowa, Prawo i Sprawiedliwość. No to jakaś odwrotna krytyka niż ta, która zwykle spada na Prawo i Sprawiedliwość, że jest zbyt ideowe, a dla pana jest za mało ideowa. Ja nie mam pojęcia, o co im chodzi zupełnie. Czy oni nie mają żadnej wizji na prawy państwa, prawda? Natomiast to jest partia tak w takim, prawda, czwartym roku swojej działalności, podobnie jak Platforma targana walkami frakcyjnymi, obsadzająca rodzinę polityków i znajomych na intratnych stanowiskach. Dlatego złożyliśmy jako Kukiz 15 ustawę antysitwową. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak na to zareagują. Oczywiście, że oni gdzieś tam identyfikują między innymi to, co mówi jedyna merytoryczna opozycja, czyli Kukiz 15, o płacach, o wynagrodzeniach Polaków, które są największym problemem, bo zarabiamy mniej, 4 razy mniej niż obywatele państw Europy Zachodniej. Tylko, że Prawo i Sprawiedliwość nieustannie podnosi podatki, prawda? Przykład. Jedną z najbardziej dociskanych, dojonych przez rząd Morawieckiego grup społecznych są kierowcy. Od 1 stycznia wzrastają opłaty za OC, wzrasta cena paliwa przez tak zwaną opłatę emisyjną i tak dalej, i tak dalej. No. Jeden drobny, mały sukces Kukiz 15, a konkretnie naszego posła Pawła Szramki na ostatnim posiedzeniu, to że udało się powstrzymać kolejne jakby opłaty dotyczące kierowców poprzez sam wzrost cen badań technicznych. A to tak, jak pan marszałek mówi, to mam wrażenie, że w ogóle Kukiz 15 rządzi Polską, bo tu się państwu udało, tam się udało wprowadzić, tam się udało zażegnać. A gdzie są ci inni? Gwarantuję panu, że gdybyśmy rządzili, to by pan zauważył, między innymi po swoim portfelu, dlatego, że my jako jedyne ugrupowanie mówimy, że należy obniżać opodatkowanie pracy przede wszystkim. Natomiast nie rządzimy, ale mamy pewien wpływ na wprowadzanie różnych tematów do debaty publicznej. No, mimo, że mamy, prawda, stosunkowo niewielką grupę posłów.
Jednym z ważnych elementów tego spotkania, tej konwencji, było wystąpienie właśnie premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że trzeba doprowadzić do modernizacji, europeizacji i wyższych płac. To jest prawdziwa europeizacja, nie jakieś eksperymentowanie z obyczajowością, nie różnego rodzaju propozycje, tylko to, żeby Polacy zarabiali tak jak Europejczycy zachodni, żebyśmy dorównali standardom życia do bogatszych państw zachodu. No to piękna jest... bajka, no tylko że to są słowa, tak? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę, obiecując podniesienie najniższej w Europie kwoty wolnej od podatku. Dla obywateli ona wynosi 3091 zł. Ale została podniesiona płaca minimalna za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Ale powiedzmy o tej kwocie wolnej, bo to jest najistotniejsze dla wszystkich, prawda, pracujących w Polsce. I Prawo i Sprawiedliwość oszukało, nie podnosząc tej kwoty. My złożyliśmy projekt podniesienia kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, czyli takiej, jakiej mają posłowie, i ten projekt został odrzucony. Ale skoro pan premier, prawda, rzeczywiście chce zostawiać więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli, bo na razie wyciąga, to my dzisiaj złożymy projekt bardzo na czasie, bo dotyczący cen energii. Mianowicie zaproponujemy obniżenie akcyzy na energię z 20 zł do 5 zł i VAT-u na energię z 23 do 5%. Tak jest w wielu państwach Unii Europejskiej. Ja się dziwię, dlaczego rząd myśli tylko o tym, prawda, żeby ewentualnie rekompensować, czyli przesuwać pewne pieniądze, a nie po prostu obniżyć opodatkowanie. To jest ta droga podwyższania wynagrodzeń Polaków. Jeśli mówimy o wynagrodzeniach Polaków i ich sytuacji materialnej, to wydaje się jednak, że mimo tej pańskiej krytyki, większość Polaków jest pod tym względem, czyli materialnym, dosyć na pewno z działań rządu zadowolona. To pokazują jednak sondaże. No, gdyby było tak, że ludzie uważają, że ich sytuacja materialna się znacząco pogorszyła albo że jest słabsza, no to by się pewnie od rządzących odwrócili. Natomiast jednak jest tak, że we wszystkich sondażach przewaga Prawa i Sprawiedliwości wynosi między 4 a kilkanaście nawet punktów procentowych. Więc jednak jest docenienie szczególnie takich programów jak pewnie 500+, jak najniższa, jak podniesienie płacy minimalnej i tak dalej. To jednak dociera do ludzi. Płacenie minimalne nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo pan redaktor wie, jak to funkcjonuje, prawda? To, że tam sobie ustawodawca coś zadekretuje, to niekoniecznie tak funkcjonuje gospodarka. No dobrze, ale gdyby tak było, że zmiany panie nie następują... mamy okres koniunktury gospodarczej. Nie wiem, czy pan zauważył. Zauważyłem. I to wpływa, prawda, korzystnie 5% na odbiór aktualnie rządzących. PKB. Natomiast ja pytam, co się dzieje z młodymi Polakami, którzy zagłosowali przeciwko trzeciej RP nogami. 2,5 miliona młodych Polaków wyjechało i oni nie wracają do Polski. I obawiam się, że jeżeli nie zmieni się podejście do drenowania kieszeni Polaków przez rządzących, to ci Polacy nigdy nie wrócą. Zresztą rząd Mateusza Morawieckiego już wywiesił białą flagę, bo zaprosił najwięcej imigrantów ze wszystkich państw Unii Europejskiej w zeszłym roku. Tak? Pan premier nazwał to uzupełnianiem braków na rynku pracy. Prawda? To jest wywieszanie białej flagi. Mówimy, niech ci Polacy, którzy wyjechali, zostaną za granicą, my tutaj będziemy ściągać imigrantów z Unii Europejskiej. Z Ukrainy, bez żadnego przemyślenia konsekwencji tego dla ZUS-u, dla systemu ubezpieczeń społecznych na przykład. Czyli co, pan, jeśli premier wychodzi, prawda, i składa takie obietnice, które są rzeczywiście na tym etapie jeszcze dosyć ogólne, rozumiem, że pan uważa, że to nie jest prawdziwa obietnica i prawdziwa propozycja dla Polaków. Tak można nie dlatego, powiedzieć. Że mówię kwota wolna, frankowicze, VAT, to jest cała lista niedotrzymanych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem pan premier nauczył się bardzo skutecznie kłamać bez mrugnięcia okiem, dokładnie tak jak Donald Tusk wcześniej przez 8 lat oszukiwał Polaków. No, tylko pytanie jest, jak długo Polacy będą się na to nabierać, prawda? A te wysokie poparcie w sondażach jest efektem czego, pańskim zdaniem? W takim razie wyłącznie sztuki retorycznej, zagrywek PR-owskich, czy jednak zadowolenia z tego, że pewne istotne potrzeby społeczne zostały właściwie zdefiniowane, a potem znaleziono dla nich właściwą odpowiedź. Okej. Okay. Partie polityczne pobierają milionowe subwencje, mają kontrolę nad zaprzyjaźnionymi mediami i w ten sposób robią ludziom wodę z mózgu. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mamy okres koniunktury gospodarczej. Trzecia rzecz, ja przyznaję, że na przykład program 500+, do pewnej grupy obywateli, bo on też podzielił obywateli ten projekt, prawda? Bo niektórzy mają dodatek na dzieci, a niektórzy nie mają. Do pewnej grupy obywateli
trafił. I to jest projekt o tyle dobry, o ile on zwraca pieniądze, które Polacy sami zarobili. Rząd nic nie daje, bo rząd nie ma ani grosza. Pan premier Morawiecki, prawda, ma swoje oszczędności prywatne, ale nie ma ani grosza, który mógłby rozdać z pieniędzy Polaków. To jest po prostu zwracanie im pieniędzy. No dobrze, to jeśli nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to co w takim razie? Jest opozycja. Opozycja, mówię tutaj o tej opozycji, która ma szanse realne na walkę z Prawem i Sprawiedliwością, czyli tą, którą przewodzi jej Grzegorz Schetyna. To jest właściwa odpowiedź pańskim zdaniem na to, co się dzieje? Absolutnie nie. No, oni już rządzili, pokazali, że robili dokładnie to samo. No to gdzie jest Kukiz 15? Bo tak, rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie, ta opozycja druga też nie, a państwo są gdzie? No my jesteśmy po środku, między tymi dwoma, prawda, kleptokratycznymi skrajnościami. Czy to jest forma, nie wiem, trzeciej drogi? No bo my jesteśmy po prostu, panie redaktorze, dzięki obywatelom, trzecią siłą polityczną w Sejmie w tej chwili. Jesteśmy przede wszystkim przedstawicielami młodego pokolenia. Coraz więcej młodych ludzi głosuje i bardzo liczymy na to, że po kolejnych wyborach parlamentarnych będziemy języczkiem uwagi. To znaczy bez nas ani jedna, ani druga strona nie będzie mogła sformować rządu. A wtedy, jako pierwsi w historii trzeciej RP, postawimy żądania w zakresie reform systemowych. Czyli przede wszystkim poddanie władzy kontroli obywateli, a po drugie zdecydowanej obniżki podatków i odbiurokratyzowanie państwa. Ale to znaczy z tego, co pan mówi, że gdyby było tak, że obie siły główne zajmą porównywalną, będą miały porównywalne poparcie w wyborach, a państwo staliby się języczkiem uwagi, to możliwa byłaby koalicja zarówno z tymi, którzy obecnie rządzą, jak i z tymi, którzy są obecnie w opozycji, jeśli dobrze zrozumiałem. Znaczy na pewno jest nam daleko i do jednej i drugiej strony. Natomiast jest tam również daleko do pojmowania polityki tak, jak oni pojmują, czyli obsadzania swoimi różnych stanowisk. Nam na tym nie zależy. Nie po to przyszliśmy do polityki. Dobrze radziliśmy sobie poza polityką. My chcemy reform systemowych. Tak? My chcemy tej wyższej kwoty wolnej od podatku. My chcemy, żeby nie tworzyć co chwila nowych urzędów niepotrzebnych, a kosztownych dla obywateli. Chcemy, żeby rząd przestał drenować kieszenie kierowców i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo poważne zmiany, które chcielibyśmy wymusić, prawda, mając większą reprezentację w Sejmie i mam nadzieję, że obywatele nam na tyle zaufają po tych 4 latach pracy, że takie poparcie będziemy mieli. Koalicja Obywatelska, ta, która się sformułowała w czasie wyborów samorządowych, pańskim zdaniem to jest w sensie politycznym dobry, skuteczny ruch Grzegorza Schetyny, czy praktycznie bez wielkiego znaczenia? Grzegorz Schetyna skonsumował Nowoczesną, która od początku była pewnym produktem marketingowym, prawda? Przykro mi, że Polacy się dają na takie rzeczy nabierać. Ja przypomnę, że ta partia powstała jako alternatywa wobec Platformy Obywatelskiej też, prawda? No i tyle. No, natomiast ja też nie bardzo śledzę te gierki polityczne Grzegorza Schetyny, bo to nie ma wielkiego znaczenia dla Polaków. No. To w takim razie co ma takie znaczenie dla Polaków? Rozumiem, że realizacja tego programu, który Kukiz 15 przedstawił. Tak, i to co powiedzieli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, że Polacy po prostu zasługują na to, żeby więcej zarabiać. Tylko, że PiS nie rozumie tego, jak do tego doprowadzić. Oni tworzą cały czas nowe instytucje. Podam panu przykład. Na ostatnim posiedzeniu powstało coś takiego jak Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Urzędnicy obecnego rządu chcą uczyć przedsiębiorców, w jaki sposób przejść do tak zwanego przemysłu 4.0. I na to ma być wydane przez 10 lat 230 milionów złotych. To będą pieniądze absolutnie wyrzucone w błoto, dlatego że ci urzędnicy nie są w stanie niczego polskich przedsiębiorców nauczyć. Mogłoby być odwrotnie najwyżej. Musimy tutaj zakończyć. Rozumiem, że wszyscy się zgadzają co do tego, że Polacy powinni zarabiać więcej. I tak, ale żeby to zrobić, trzeba ciąć wydatki i obniżać podatki po prostu. A to mówi tylko Kukiz 15. I to mówi Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Miłego